Czekajcie, przesunę egidę, bo mi znowu tu leży. Patrz. Pa, tu leży egida. Widzisz? I patrz, teraz ją bierzesz. Sorry, egidka, ale muszę cię przesunąć kawałek. Ona nic z tego nie robi. Jezus Maria, Jezus. No, już jest na środku. Jeszcze kawałek. No. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No i nic. Pies obronny tak zwany. Spartiatik! O! To jest to. A poczekaj, mam nawet plan jeszcze lepszy. Robisz coś takiego, nie wiem. Siema. O. No. Dobra, czekajcie, czekajcie. Tak sobie myślałem. Myślałem, co dzisiaj na streamie zrobić. Wpadłem na jeden dobry pomysł. Tylko oceń to, oceń to. Dzisiaj robimy to, co widzowie chcą. Genialny pomysł, nie? Że po prostu żerujesz na widzach. Dobry pomysł? Dobry. O, jeden koleżka zrobił coś naprawdę, co chyba każdy chce, także dla niego to zrobię. Otwórz okno. Jeden mądry. No, ale pozytywny streamek. Co tu jeszcze chcieli? Co masz w kieszeni? No już pokazujemy. Już. Życzenia widzów spełniane. Portfel. Tutaj takie jakieś rzeczy, widzisz? O. Nie wiem, co to jest, ale mogę ci powiedzieć tak. Dwa bilety. Tu jest Maxi King. To ją pokryją, żeby Ketsy nie widziała. No i co ci mam jeszcze powiedzieć? A! Jezus, ale nie uwierzysz! Nie, dobra, pokażę co mam. Dobra, pokażę co mam. Zobacz, zobacz. Porypana sprawa, pa! Wypłata twojego starego jeszcze w kieszeniach miałem. Niewidzialne pudełko challenge, a co to jest? No to łatwe chyba, ten pudełko challenge. No dobra, zrobię to pudełko całe. No i luj. Gdzieś? Jak na razie zrobiłem wszystko, co prosiliście. Także... Pokaż to Marcina, co to jest. O Jezus. Lewitacja na nodze, objaśnienie. Nie, poczekaj. Gościu, objaśnia sztuczkę z lewitacją, ale żeby to zrobić, trzeba mieć rusztowanie, żeby to zrobić. Gość się przykleił taśmą klejącą do rusztowania. Czy tutaj? Aha. Musicie pamiętać o jednej rzeczy. Świetny challenge. Levitation on leg. Levitation on leg. Lewitujemy. Fiflak tutorial? Co to w dupa? Fiflak? A co to jest fiflak? Najlepszym miejscem do ćwiczenia fiflaka są piachy i materace. Niestety ja w swoim tutorialu nie przedstawię żadnego z tych miejsc. Szkoda, nie będę wiedział jak piach wygląda ani materac. Do tej pory nie wiem. Dawaj tego fiflaka. To się nazywa fiflak? Takie salto do tyłu to jest fiflak? Dajesz, robisz. Ja nawet nie umiem rąk za plecy wziąć. Zobacz. Ja maksymalnie ręce do tyłu mogę na tyle wziąć. O ja pierdziele, za nami coś strzeli, może nie będę testował. Wiesz, bo ja już jestem taki... Ja jestem tankiem prawdziwym. Ty, ale to też niesamowite, nie? Że taki chudy dzieciak, a umie takie rzeczy robić. Ja myślałem, że to siły wymaga jakiejś. Skąd ma ten niby tą siłę? Chyba, że ten dzieciak to jest jak taka mrówka, nie? Ant-Man. Wiesz, że mrówka umie podnieść więcej niż waży. I on też. Realne nawet. Jak zrobić fiflaka? Euni Music. I co się jej się tu stanie? Nierealne, żeby fiflak był taki prosty. Czemu wyłączyła komentarze? Sobie, nie wiem, jak nogi w fiflaku skrywają też bardzo dużo... tajemnic, jeżeli mogę tak nazwać, ale... Co? Się zastanawiaj, co to fiflaka tam w ogóle nogi już
Skrywają kilka tajemnic w fiflaku. W fiflaku skrywają też bardzo dużo tajemnic, jeżeli widzisz, mogę tak nazwać, ale... Pamiętać ty, to jest oszustwo, bo ona zrobiła tego fiflaka na początku filmu, a potem podeszła do kamerki i zaczęła mówić o tym, że trzeba się rozgrzać. I zaczęła się rozgrzewać potem. Tu coś nie pasuje, ona mówi, że trzeba się rozgrzać, ale robiła bez rozgrzewki tego fiflaka. Czyli nie trzeba się rozgrzać, czyli oszukuje widzów. No i po co to robisz? Musicie umieć do tego mostek ze stania. Ja tutaj wam teraz... Ja pierdzielę w dupę. Chcesz... Nie wiem. To jest kłamstwo zasrane. I co, rozgrzejesz się i takie coś zrobisz? Takie rzeczy umieją tylko dzieci robić. Nie da się tak robić. No zrób coś takiego w dupę. No zas... Ja tutaj wam teraz... Nie da się czegoś takiego. Ja umiem. No dobrze, Andzia, ale ty masz 13 lat. Jesteś tu moderatorką, żeby dzieci się nie czuły pokrzywdzone. No... I trzeba umieć taki wyskok. Nie trzeba umieć. To niezły wyskok. A tak, jedyną rzecz, którą umiem, to chyba jestem gotowy na fiflaka. After party po a popstar. No i po co dają takie dwuznaczne nazwy? A myślicie, że fiflaka by umiała zrobić, czy nie? Fajna ta Kajsa, poznałby się bliżej. Mordo. Zauważ tylko jedną rzecz. Jesteś stulejarzem zasranym, bo siedzisz tu na czacie i słuchasz, jak drugi stulejarz z brodą gra w Liga. Co ty byś zrobił z taką Kajsą Pornstar? Nic. Nic byś nie zrobił. Zrozum to. Możesz sobie marzyć o niej, śnić, pamięciówkę jechać, ale to tyle, mordeczko. No niestety, ale taki się urodziłeś, tak jak ja. Jedyne, co możesz zrobić, to nic nie robić. Dlatego tu jesteśmy razem, żeby wspierać się. To jest trochę takie anonimowi alkoholicy, ja i wy. Ja mówię, siema, tutaj z Partiatix, tutaj wiesz, no rozumiesz, co chodzi. No wyobraź sobie, spotkałbyś tą taką Kajsę w tym stroju jeszcze obcisłym i co byś zrobił, mordo? Złapałbyś ją za dupę? To byłoby i tak najlepsze, co mógłbyś zrobić, bo pewnie po dobroci by nie dała, więc chociaż tak, nie? No i tyle, no. Dałaby ci w ryj, nie wiem, ochroniarz by cię sprzątnął, ale luj, twoje jest, tak? Potem wiesz, 4 lata z pamięci byś jechał po tej akcji. Co w ogóle? Zaraz wracam. Ja idę Lucjanem gościu i nawet go nie tykaj, bo wybuchnę jak tykająca bomba. Na kogo gram? Na Syndrę. Proste, że wygrałem. Luj ci na starego śmieciu. Dobrze wyszło. Znaczy nie wiem, czy dobrze w sumie. Nie, ja mam killa, ta ma... Wyszło w sumie na plus. Nie muszę się tego. Nice. Tak? Napisz siema. Siema napisz. Kto jest pierwszy raz, a kto jest drugi? Szmulo pieprzona, jestem bogiem tego... Tego. Lucjana, o. Kurde, w dupę. A mogłem to ograć, gdybym miał manę. Ograsz? Ograsz. Ale zdechłeś. Dobre. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dobra, będzie czekane do jutra, ale zapisz mnie na top donatora. Ale ją zaraz zabijam, ona głównia nagrania. Ty, Lucjan nam idzie z kozakiem. W ogóle Lucjan jest silny bardzo, moja ulubiona postać, tak szczerze. Zawsze jak pierwszy raz zobaczyłem tą czarną skórę, pomyślałem, kurde, co jest, plaszczat bez postaci? Ale potem mówię, kurde, nie, coś tam się czai, nie? Co za białkaś tam świecą? A, to człowiek. Jezu. No i polubiłem go od tamtej pory, nie? Kozak. O kurde, w dupę. Ty, teraz się zlękłem. To była dobra walka, nie? Elo. Elko, szmato! Ale kozacki ten champion mój.
Dobre, Ezreal, w dupę, co ty, w starego celowałeś? Że tak puściłeś to w bok? A to on obok komputera stoi, a nie tutaj. Idioto. Maciarzu, w dupę, nawet mnie nie denerwuj, typie. Chyba zapomniałeś, na kogo grasz. Ja nie wygram tej gry, ale co z tego? Chociaż się dobrze bawię. Nie, chodź tu, chodź tu. Niestety, tknę na nim Ignite. Nie wiem, o co chodzi, ale kocham Was pozdrawiam. Jeźdź to? I tyle. I dziękuję. O kurde, a to widziałeś? Sick. Ale Ereczka. Pół HP zadała magom. Jezu, gościu, gdzie ty trenowałeś? Z bonusem BGC chyba, co? Dobre, dobre. Riot daje gówno teamy jako test, żeby sprawdzić, czy jesteś toksyk i ewentualnie cię zbanować, żeby free skina nie dostać za golda? Nie no, powiem tak, drę mordy na komputer, ale w gierce ludzi nie wyzywam, tak? Czasem. Czasem tam napiszę słowo jakieś, wiesz, w stylu... No coś tam po polsku, żeby nie zrozumiał burak pijepszany z Ameryki czy tam z Chin. I tu pianskie on jest w sumie. Co to za champion tu biega? W minionach ze stanę, loj. O kurde, ja nie wiedziałem, że to tak działa! Dobrze. Czy warto było? Pewnie nie. Pewnie nie było warto, ale loj. Patrz, zapadła, nie? O kurde ty. Jezus! Się odpaliła szmulka. Ooooła! Jak mija tym Ezrealkiem! O kurde. Ej. Jednak to wyszło. Spodziewałbyś się tego? O kurde, nie mam teraz jak uciec. A! Nie muszę uciekać. A tu zmiana w gierce. Nice. Kurde, no MF-ka! Tylko R-kę klikasz! Gówno postać dla idiotów! Tylko R-kę klikasz i idziesz up. To jest głupsza postać niż... Co było takie? No Garen, o! Warto, warto po Baronie się napieprzeć, pamiętajcie. Idę napieprzeć Tryndamera. Ha, ja ci też wyssam to. Iluj, umarłeś. Umrzesz, umrzesz. Elo, elo ty, warto było, bo nic nie spusujesz. Jeżeli to jest P5, to ja się nie dziwię, jakim cudem nie mogę wyjść z G2. No to samo gówno to jest, powiem ci. P5, G2, S1. Od czego ja w dupę umarłem w ogóle? Dobra. No zabijam dwóch typal, co z tego? Ta MF jest straszna. Luj słaby mamy. No kurde, w dupę! Ewelinka jest porypana! No daję ci CCK, dobra, poddaj mi się, bo to i tak koniec. Nie da się wygrać w tą grę!
No widziałeś, jak ja pięknie grałem tą gierkę, ale co mam zrobić? No co mam zrobić? Starczy mi tego pieprzenia w bambus na tym streamie. Generalnie przyjemnie było, jak zawsze. Bo zawsze jakoś, nie wiem. Zawsze jest fajnie, powiem tak. Nawet jak przepieprzam gierki, to kończę streama, idę do Ketsy i mówię, fajny dzisiaj stream jak był jakiś, nie wiem. Wylatują mi wtedy z głowy gry gówniane, po prostu pamiętam tylko was. Jak fajnie się gadało z wami i tak dalej, wiesz co chodzi. Ja idę. A ja idę i wypieprzam spać, a ty zostań obejrzeć reklamki tu. Może zarobię coś na tobie jeszcze, a może dasz mi dzisiaj tutaj jeść. A tak szczerze nie jadłem od 3 miesięcy. Proszę zostań i obejrzyj w dupę te reklamy, to może coś zjem. No. Tak. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.